W tym odcineczku zagram 3 gierki z botami. I każdy jeden kill przez bota, czyli jak bot raz mnie zabije, no to już płacę 10 zł. Jak dwa razy, no to płacę 20 zł. I tak dalej, i tak dalej. I te 20 zł na przykład wpłacam na cele charytatywne. Czyli po prostu będziemy pomagać potrzebującym. I na wstępie prosimy was o zostawienie łapeczki w górę pod tym filmem. Naprawdę jest bardzo ważne, żebyście teraz zalajkowali, żeby ten film trafił do jak największego grona osób, gdyż no w tym odcineczku pomagamy potrzebującym. Im więcej osób to zobaczy, tym więcej osób może coś takiego też zrobi jak ja. Ja nominuję tutaj was wszystkich, żebyście właśnie tak sobie zagrali. 3 proste giereczki na boty i zobaczcie, ile razy dedniecie. Oprócz tego pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo to jest mój drugi kanał i nie każdy, kto mnie ogląda na głównym, subskrybuje ten kanał. Dlatego koniecznie polecam subnąć, lecimy po 50 tysięcy na tym kanale, może kiedyś się uda. No i jeszcze napiszcie w komentarzach, chcecie, żebym przybił wam serducho. Ile waszym zdaniem razy deadne w tych 3 gierkach? Jeszcze nie oglądajcie, nie skipujcie, tylko po prostu napiszcie. Obstawcie, zobaczymy, czy wam się uda. No a teraz po prostu przechodzę już do pierwszej giereczki. Będziemy grali sobie oczywiście showdowna na boty. I kim by tu sobie zagrać? To jest pytanko, kurczę, trzeba to dobrze przemyśleć, mordki. Pamiętajcie, żeby tutaj wybrać jakąś taką w miarę ogarniętą postać. Ja sam nie mam pojęcia, kim zagrać, to jest troszkę problem. Daryl, dobra, Daryle mi się zawsze grało najlepiej, więc biorę Daryla. Gra dla znajomych, bociki, proszę bardzo, lecimy. Dobra, pierwsza giereczka startuje. Jest troszkę presja, bo z jednej strony chciałbym deadnąć, nie ukrywam, żeby coś tam pomóc, a z drugiej strony jednak, no kurde, też boję się dodać dużo razy, gdyż wiecie, może być to dziwne. Okej, jest dobrze, jest pierwszy kill zrobiony. Nie powinienem tutaj jakoś bardzo się podniecać, bo to jest dopiero początek, co nie? Ale już ulcik naładowany, jest na razie bardzo ładnie. Na boty generalnie, no może nie będzie tak ciężko, nie wiem czy to co robię teraz to jest dobre. Ale, okej, ładnie siadło przynajmniej, dojeżdżamy go, nice, mamy troszkę tych cubów, więc troszkę się wzmocniłem. No i to może mieć potencjał, dobra. Ta giereczka naprawdę ma szansę, żeby wygrać, bo oprócz mnie zostały już tylko 2 boty. Nice, 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 dojeżdżamy troszkę, dobra. Okej, czyli zostałem ja, Rico i Rosa, która zaraz mnie zabije. 360 HP, omygy. Wiem, że mogłem użyć ulta i jakoś to lepiej ugrać, ale się bałem trochę. Odejdź ode mnie, Rosa, no kurde, co ona się tak na mnie uwzięła. Okej, robimy to tak, jak sama chciałaś. Proszę bardzo, i tak, nie, nie, nie. Nie, no i już pierwsza dycha. Jak jestem słaby. To była spokojnie gierka do ugrania. Ogólnie pod koniec odcineczka właśnie pokażę wam, jak będę po prostu wpłacał te pieniądze na jakąś aukcję. Zobaczymy, na jaką to będzie, jeszcze coś sobie wybierzemy, ale teraz lecimy do drugiej gierki, kurde. No, z jednej strony, no w sumie może i dobrze, że dodałem, bo coś tam wpłacimy, co nie? Ale może teraz mi się uda zrobić tak, żeby ugrać tą gierkę. Dobra, jazda. Dobra, 2 cuby zebrane, nice, nice, nice. Troszkę się już tutaj powoli umacniamy. I tą nitę już by można było jakoś dojechać. Ale przejdźmy sobie na środeczek, bo tutaj zawsze są free kille. Dobra, to było słabe, to było bardzo słabe. Uciekaj stąd, Tori, uciekaj stąd, Tori. Uciekaj stąd, Tori, nie głupiej. Okej, tam są 2 cuby, zbierz sobie je na spokojnie. No, już tam powoli się wybijają z tego co widzę. Zostało nas 4 oprócz mnie. Więc może mi się w końcu uda nie dednąć w tej giereczce. Dobrze by było taką jedną gierkę chociaż mieć, żeby nie dednąć. Trzymajcie za mnie kciuki. Znaczy nie, wytrzymajcie kciuki, żebym dednął. Dobra, wytrzymajcie kciuki, żebym dednął, żebym jak najwięcej wpłacił. Okej, okay, dobra, kolejny kill wleciał. Ojojoj, ta Jackie tutaj ostro na mnie podjeżdża. Jak mi się odrodzi HP, to ja zaraz ją zaatakuję i zobaczymy, że taka cwana będzie. Ała, 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 ała. Dobra, dobra. Ogólnie chcę tutaj wrócić do regularności na tym kanale, bo tutaj ostatnio troszkę mniej filmów się pojawiało. No i chodź, cwaniaku. No i mi uciekł teraz, pitnął bocik jeden. Jak ja nie lubię takich botów, jedy. No chodź tu. Okej, okay, już mu odpuśćmy, trudno. Nie ma co ryzykować. Czyli El Primo, który ma 4 cuby. No z nim nie będzie na pewno łatwo. Dobra, nawalają się, Tori, masz okazję. Dawaj, dawaj, Tori. Dawaj, dawaj, wjeżdżaj. I ty tylko dedaj. Dedaj. No nie uciekaj mi, on ciągle mi tą Jackie ucieka. No, 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 no. Ile mu HP zostało? Dobra, na spokojnie, Tori, rozegraj to mądrze. Nie ma co się napalać. Zostało mu 300 HP, ale okej. Ja mam więcej cubów. Ja mam ulta. On ma 3 cuby. On. No musi blisko do mnie podejść, żeby mnie zaatakować. Nie ma szans, żeby mi się udało. Ej, ale jak ten bot mi ucieka, to jest hitem, nie? Ciągle mi ucieka. To było słabe, ale dojeżdżamy go. Dobra, nareszcie się udało. Jest winik. Lecimy z trzecią giereczką. Ogólnie wielu z was pewnie powie, że on to robi na pokaz, że tylko pomaga, żeby do odcinka było, że jaki to on nie jest, ale nie. Po prostu miałem nagrywać jakiś odcineczek i wpadłem na pomysł, że można akurat zmieszać dwie rzeczy w jedną, czyli nie dość, że nagrać odcinek, to jeszcze odcinek, w którym można komuś pomóc. I moim zdaniem to jest naprawdę spoko rzecz. Też napiszecie pewnie, że o, tam wpłaca tylko jakieś grosze czy coś, że to nie jest jakoś dużo. Ale uwierzcie mi, że każdy grosz jest ważny w takich aukcjach i na pewno ta osoba z każdego grosza będzie zadowolona.
gdyż na pewno jej to jakoś pomoże. No więc myślę, że tutaj wszystko już wytłumaczyłem z takich rzeczy, a my już mamy 6 kubów, więc chyba tutaj będzie easy, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to się uda. Na spokojnie, dobra, wjeżdżamy, cyk, 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 cyk. Czyżby to był 8 kub? Dobra, na easy. Coś czuję, że to może być winik, chyba że przez jakąś moją głupotę przegram. Znowu jakaś Jackie, która mi ucieka. Ja nie mogę z tymi Jackie, to jest serio przerąbana akcja. Ciągle te smutne minki dają, dobra. O Boże, Tori, to było słabe. Lecimy dalej, nie poddajemy się. No już musi zostać dojechana. Robimy to tak, 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 tak. Kurczę, troszkę mi HP zadała, nie? Już wielkie starcie. Mam 9 kubów, tylko kto został ostatni? To jest pytanie, nie? Tutaj mamy jakiegoś delikwenta, on ma 8! Wcale tak łatwo nie będzie, jak widzicie. Okej, robimy to tak. Co jest grane? Odejdź. Co to był błąd, że ja podjeżdżam go, kurde. Ej, zestresowałem się trochę. Bardzo to zepsułem. Niech nam się HP odrodzi. On nas chyba nie widzi, dobra. Na pewno nas nie widzi. No nie, no ciągle tego ulta używa i mnie... No przegram to. Przegram to. Uciekaj, Tori, uciekaj tutaj. Tutaj będziesz miał przewagę. Ja nie mogę, dobra. On tutaj powinien wbić zaraz do środeczka i go rozwalimy. Tak mi się wydaje. Bo nie może ten bot być taki mądry, żeby mnie rozwalił. No czekajcie, ulcik można jakoś fajnie użyć, tak? Tak, 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 tak. No i ciągle mnie odpycha. No nie! Co jest grane? Ten bot gra za mądrze tym Gale. Dobra, kaman, kaman, teraz siada, nareszcie się udało, uff. No, więc mamy drugie zwycięstwo, no i mordeczki, do wpłacenia będzie dyszka. Więc lecę teraz na stronkę i szukamy jakiejś aukcji, której pomożemy. No dobrze, mordeczki, znajdujemy się tutaj już na stronce siepomaga.pl. Jak wiecie, to jest po prostu dużo różnych aukcji. Klikamy sobie potrzebujący, no i szukamy czegoś, co może po prostu tutaj by mi wpadło w oko i bym w pierwszym momencie pomógł. Okej, czekajcie, czekajcie, co my tutaj mamy? Na przykład tutaj jakiegoś młodego ziomka. Tylko jedno marzenie, nie czuć się gorszym. Oskarek potrzebuje pilnej operacji. Chcemy, by jak Oskar po prostu chodził, biegał, grał w piłkę jak inni chłopcy. No powiem wam szczerze, że no... Tutaj naprawdę jest mi szkoda i bardzo współczuję. Zresztą każdemu, kto po prostu ma jakieś problemy, jakąś chorobę, bardzo współczuję. Ale no Oskar, tutaj życzę ci powodzonka, żebyś jakoś właśnie wrócił tutaj do zdrowia, do formy. Wpłacam tą dyszkę, wiem, że to nie jest jakoś mega dużo, ale każdy grosz się na pewno liczy. Dajemy wesprzyj, dajemy tutaj dyszkę. A dobra, damy już dwie dyszki, niech będzie. Wiem, że dadłem tylko raz, ale dajmy dwie dyszki. Słowa wsparcia. Pozdrowienia. Pozdrowienia od youtubera Tori i jego widzów. Myślę, że z takiego czegoś na pewno się ucieszy. No i co, dodajemy wpłać teraz. No i jak widzicie, właśnie tutaj wpłaciłem. Dziękujemy, z twoją pomocą łatwiej wierzyć w to, że pasek szybko zazieleni się dobrocią. Tutaj dzięki wielkie i pozdrowienka dla ciebie, Oskar. Mam nadzieję, że wam się też odcinek podobał. Jak chcecie, żebym zrobił jeszcze kolejny odcinek z tej serii, na przykład z jakąś większą kwotą za dotknięcie, albo tak, że na przykład będę grał na boty i za każdego killa będę wpłacał tam na jakąś akcję charytatywną, to zostawcie tutaj 2000 lajka, czy wtedy pomyślimy. Dziękuję każdemu za wytrwanie do końca, wbijacie moje wszystkie social media, no i trzymajcie się. Jeszcze podrzucę wam link do tej stronki, jak coś z pomocą dla Oskara, jakby ktoś mógł wpłacić. Siemanko wszystkim, cześć!